Cześć. Cześć, cześć. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mega pikantny temat, więc jeżeli ktoś nie ma tolerancji dla swingu, trójkątów, jest zadeklarowanym monogamistą, to będzie trudno. Ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o takich parach, które chcą od życia coś więcej. Nie są właśnie monogamiczne. Ciągnie je w kierunku poligamii, mają ochotę spróbować w życiu czegoś nowego. Czasami zapraszają do swojej pary kogoś do trójkąta, a czasami po prostu wybierają się do klubów. Więc dzisiaj taka tematyka. Coraz więcej osób do mnie się zgłasza. Dużo jest takich osób, które po prostu nie wiedzą, jak zacząć, jeżeli chodzi o swing, czy to jest w ogóle dla nich, dla ich pary. Sporo osób cieszy się na przykład życiem erotycznym, zapraszając do sypialni pana lub panią do miłego trójkąta. I też trafiają do mnie, dlatego że gdzieś się zapętlają, słuchajcie. Czasami jest tak, że nie ustalimy tych granic dobrze na początku i potem na przykład jedna strona gdzieś nam się angażuje i mamy problem. Dobra, więc tak, dzisiaj chciałabym, żebyście mi trochę pomogli, no bo ponieważ tak jak Wam powiedziałam, tych par jest też coraz więcej, więc zastanawiam się, czy zrobić taki tematyczny warsztat, czy to w ogóle byłby fajny temat. Czy widzicie, że są takie potrzeby, że ludzie się nad tym zastanawiają, a nie wiedzą, jak to ugryźć? Więc jeżeli możecie mi pomóc, podpowiedzieć, czy to jest okej w ogóle, że fajny pomysł, okej. Są. Bo wiecie, ja na przykład, kiedy pracuję z parami, które zastanawiają się nad swingiem, to analizujemy masę rzeczy. Naprawdę, mamy taką bardzo szczegółową ankietę, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy ktoś jest na to gotowy. Bo to jest fajnie, na przykład, jak jedna strona jest bardziej taka otwarta, druga się zastanawia, bo to jest też tak, że dwie strony muszą chcieć, druga się zastanawia, ale nie jest pewna, tak? Czy nie będzie zazdrosna, czy to nie będzie zdrada. Ja w ogóle czasami robię też taką rzecz, ale to tak wiecie, że jak para gdzieś pewne rzeczy chce też zacząć, albo na przykład chce wzmocnić swój seks, chce przeżyć coś mocniejszego i kochać się na przykład na oczach innych osób, to też wysyłam do klubu dla swingersów. Nie po to, żeby kochali się z innymi parami, tylko żeby przeżyli na przykład romans na oczach innych ludzi. Albo żeby pooglądali sobie na żywo, jak kochają się inni ludzie. To jest, słuchajcie, też takie pobudzające, zmieniające perspektywę. No i teraz pytanie. Wyobraźcie sobie, traficie do takiej seksuolog jak ja, która wam na przykład mówi: weźcie, zobaczcie, jak to jest u swingersów. Jak to jest w takim klubie? Odważylibyście się? Czy wyjście już do takiego klubu wam się kojarzy z tym, że musicie się dzielić partnerem, sypiać z innymi osobami? Bo widzicie, to jakie my mamy czasami wyobrażenia i to, co my myślimy sobie o parach, a to, co się dzieje, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Można sobie pójść właśnie do klubu dla swingersów po to, żeby związek był bardziej pikantny, a dalej kochać się tylko i wyłącznie z partnerem. Nie, niektóre osoby wcale nie potrzebują się dzielić partnerem. Już sama opcja, że ktoś na nich patrzy, że ktoś widzi, jak oni się kochają. Więc słuchajcie, więc pytanie. Czy właśnie, czy jest taka potrzeba, żeby na przykład zrobić jakiś taki fajny warsztat, pokazać, jak na przykład działają kluby swingersów, na czym to wszystko polega? Bo co kraj, to obyczaj, słuchajcie. U nas jest też zupełnie inaczej. U nas na przykład, jak wchodzisz do klubu dla swingersów, to nie wiadomo, po co tam jesteś. Pierwszy raz. No właśnie, czasami można po prostu iść, pooglądać, jak się jest pierwszym raz, jak się jest pierwszy raz. Jak na przykład bylibyście za granicą, to kluby mają swoje opaski. I jest wiadomo, czy ktoś przyszedł właśnie tylko po to, żeby sobie pooglądać, chce sypiać tylko ze swoim partnerem, jakie dopuszcza opcje, czy jest na przykład biseksualny, czy jest zdecydowany tylko na to, żeby kochać się heteroseksualnie. U nas tak nie ma. U nas, jak idziesz do klubu, to sam musisz stawiać pewne granice. Natomiast założę się, że jeżeli ktoś nigdy nie był, to ma zupełnie wyobrażenie, inne wyobrażenia niż jest w rzeczywistości. Gorzej, jak się nie będziesz wracać.
Słuchajcie, bo właśnie też to co jest jeszcze w klubach, właśnie oznaczenia są. Tak, żeby się ktoś czuł swobodniej i bezpieczniej. Dokładnie, i to jest, słuchajcie, super. W jakim regionie Polski by było, to by było. W całej Polsce są, słuchajcie, kluby dla swingersów. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Są coraz lepsze, coraz fajniejsze. W jakiś sposób działają orientacje seksualne. A o co pytasz? W klubie czy w ogóle? A tekstylnych też wpuszczają, czy trzeba tam być na waleta? Ojejku, słuchajcie, tam możecie właśnie być dowolnie ubrani. To są takie mity, tak? Że nie, że trzeba być nago. Kluby na przykład mają dni tematyczne, gdzie po prostu ktoś się ubiera, w jakim ja klubie byłam. Za dużo byście chcieli wiedzieć. Dobra, nie, no może kiedyś wam powiem. Ja sobie też zwiedzam i odwiedzam takie kluby, żeby wiedzieć, gdzie na przykład wysyłać osoby, z którymi pracuję, tak? Jak to też wygląda. W Bielsku były dwa, w Warszawie jest kilka. A w Warszawie jest dużo więcej. W Warszawie są jeszcze opcje z saunami. W Warszawie na przykład czasami są takie wieczory saunowe, gdzie są tylko dla ludzi dobrze się bawiących. Więc... Słuchajcie, Polska kipi seksem i różnymi takimi przyjemnościami, tylko trzeba, wszystko jest dla ludzi. Wracając do tego, jak się ubierać. Są dni takie na przykład, że są przebieranki. Można sobie być super po prostu w zwykłej sukience, jeżeli nie masz ochoty na przykład na jakąś haleczkę. Można być zupełnie ubranym. No okej, okay, no wiadomo, że na przykład tam można skorzystać często z jakichś basenów, saun, innych rzeczy. Basenów, no za dużo pojedziemy. Są jakieś, powiedzmy, takie miejsca, gdzie można się pokąpać z kimś, posiedzieć w dużej wannie na 20 osób, tak? Więc możecie sobie po prostu być ubrani. Tylko idąc tam, godzicie się z tym, że zobaczycie inne osoby, które są oczywiście rozebrane, tak? Albo są na przykład tylko w bieliźnie, albo ktoś... Chociaż słuchajcie, tak jak żeby na waleta, to też te kluby mają wydzielane strefy, to też pamiętajcie, bo jest ta część taka barowa, gdzie po prostu już na przykład się siedzi, a są takie miejsca, gdzie po prostu ludzie uprawiają seks, tak? Tak, no dokładnie tak jak piszecie, tak? Ludzie się mogą najpierw poznać, dopiero po kilku razach sobie gdzieś tam uprawiać seks. To jest też, tak jak wam powiedziałam na początku, bardzo fajne dla par, które po prostu chcą zobaczyć coś innego. Nie chcą wcale kochać się z innymi ludźmi. Nie, nie, nie. Przychodzą tam właśnie po to, żeby kochać się ze sobą, ale na przykład na oczach innych ludzi. Bo wiecie, niektórych to kręci. Jak to jest? No czasami mamy na przykład ochotę na jakiś seks w plenerze. Ale jak nas zobaczy nie ta osoba, co trzeba, no to nas zgłosi gdzieś na policję, tak? No i co? No i potem mamy niemoralne zachowanie się w miejscu publicznym, mandacik i różne inne problemy. A na przykład kręci nas to, żeby ktoś nas podglądał. Nie, ja chcę być na przykład tylko z moim partnerem, nie chcę nikogo innego, ale chcę, żeby ktoś widział, jak się kochamy. Więc wtedy takie kluby są mega fajne. Są przeźroczyste zasłonki, jak sobie na przykład ktoś pozasłania zasłonkę, no to jest wiadomo, że już tam nikt inny ma nie wejść, tak? Że po prostu para się kocha, reszta może sobie ją oglądać. Więc są... W ogóle jest savoir-vivre takich klubów, takich miejsc, jak jesteście po raz pierwszy, to was ktoś oprowadza, tłumaczy wam, jak się zachować, gdzie jest mile widziane, co nie jest mile widziane, tak? Kiedy są na przykład w klubie tylko pary, a kiedy są dopuszczani również singiele i singielki. Więc słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. Dla rozwoju związku ciekawa alternatywa? Tak, myślę, że tak. Jeżeli nie masz zamiaru na przykład być z nikim innym, a chcesz właśnie tylko sobie pooglądać i pobyć ze swoim partnerem, to też jest fajne. Słuchajcie, mam na przykład osoby, które marzy im się seks w samochodzie, ale wiele lat nie potrafiły się na to zdobyć i przełamać tego, tak? No bo gdzieś, no tu parking, tu ludzie, tu coś. No co ja im wtedy mówię? No to zaparkuj samochód w garażu i po raz pierwszy kochajcie się po prostu w zaparkowanym samochodzie w garażu. Macie seks w samochodzie w bezpiecznych warunkach, tak? Więc to jest w ogóle... Słuchajcie, cokolwiek byście nie robili, to trzeba też coś fajnie wymyślać. Jak zachęcić żonę, żeby poszła ze mną do takiego klubu? No przede wszystkim trzeba z żoną szczerze porozmawiać, tak? Jakie są oczekiwania? Bo tak jak mówię, jeżeli to jest właśnie po to, żeby sobie pooglądać, pobyć razem, pokochać się razem, to jest to zupełnie coś innego niż na przykład od razu wrzucać, tak, że masz ochotę też na inne partnerki, na inny seks. Bo wystraszyć partnera jest też bardzo łatwo, a poza tym no
Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, czyli co? Generalnie, jeżeli miałabym robić takie warsztaty, takie zupełnie, słuchajcie, tak, mam męża, którego kocham i uwielbiam. Więc jeżeli miałabym robić takie warsztaty wprowadzające, jeżeli chodzi o swing, o trójkąty, o jakieś zasady, to myślicie, że to byłby fajny temat? Takich zupełnie od podstaw. Ja z moją partnerką wysyłamy cały czas coś nowego. Aha, no, wymyślamy, przepraszam. No i to jest super. Bo wiecie, co innego seks w pierwszym, w dwóch latach związku, a co innego, jak macie tą relację 10, 15, 20 lat, tak? Później żona będzie chodziła tam sama. Nie, no właśnie, słuchajcie, o to chodzi. Że jeżeli to jest świetna relacja, jest zaufanie i wy razem negocjujecie warunki i ustawiacie, jak to ma wyglądać, to nikt nie robi nic wbrew drugiej osobie. To właśnie jest na przykład tak, mam takie pary w trójkątach, które nie przemyślały pewnych rzeczy i wprowadziły na przykład do trójkąta jedną osobę i nagle jest zaangażowanie emocjonalne ze strony męża albo żony w osobę wprowadzoną i to nie jest fajne. Posłuchajcie, to jeżeli wy jesteście szczęśliwą i kochającą się parą i kogoś sobie wprowadzacie, to ma być osoba, która jakby dopełnia waszych fantazji, a nie ma wam kraść partnera. I teraz, jeżeli warunki były źle ustalone, no to jest duży problem. Dobra, czekajcie, dużo się tego tutaj teraz pojawiło, więc sobie przewinę. Fajnie, że jesteście zainteresowani warsztatem, to wam coś wymyślę. Tak, rozmowa jest podstawa, dogadać się, kochać się. Słuchajcie, ja też zawsze powtarzam, że eksperymenty są dla związków, które się kochają, które są mocne i są pewne swojej miłości. To nie jest tak, że coś szwankuje w relacji, pójdziecie sobie w tango z kimś innym i będzie dobrze. Nie, rozpieprzy wam się związek po prostu. Czy pani bywa z mężem w takich klubach? No, kurczę, kurczę, ciekawskie. No. Ja się boję, że będę zazdrosna albo coś nie pyknie. No, tak. No tak też może być, tak? Gdzieś się może pojawić zazdrość, więc właśnie czasami warto sobie po prostu pooglądać, zobaczyć w jakiejś bezpiecznej strefie, czy na przykład zgodzimy się, żeby nasz partner się z kimś pocałował, czy nie. Czy to już będzie problem, albo objął kogoś. Bo jeżeli wam to będzie przeszkadzać, to nie jest dla was, tak? Po co się macie denerwować? Seks, relacja to jest przyjemność, to jest szczęście. To ma wam dawać satysfakcję, a nie stres. Żona chce, abym patrzył, jak robi to z innym. Co o tym myśleć? No pytanie, co ty o tym myślisz? To jest najpierw, tak? Bo jeżeli masz taką fantazję i chcesz zobaczyć żonę z kimś innym, okej. Okay. Jeżeli ci to zupełnie nie pasuje, no to nie jest za fajne. Teraz tak, jeżeli już chcecie na przykład w trójkącie spróbować, tak, i chcecie kogoś wpuścić, no to teraz pytanie, kto to będzie? Bo tu, słuchajcie, tu są największe problemy, tak? No bo co? Bo ktoś się podoba żonie, albo jest ktoś potencjalny i my tą osobę wpuszczamy. No nie, słuchajcie, do tego służą też pewne portale. Warto na przykład skorzystać ze zbiornika z innych portali i wybrać sobie osobę wspólnie, która będzie, kogoś, kto będzie zupełnie obcy, kogoś, kto będzie bezpieczny dla waszej relacji, a nie kogoś z bliskiego otoczenia, ze znajomych. To jest największy problem, jak na przykład angażujemy się i ta osoba trzecia jest gdzieś cały czas blisko. Drugi partner może z tą osobą pisać, nawiązywać relacje za naszymi plecami, tak? Seks może być jakiś... No to wiecie, to są takie rzeczy, które po prostu trzeba przegadać i ustalić z partnerem. My już trochę ze sobą jesteśmy, ale ogień cały czas ten sam. No super. Dobra, czekajcie. Tak, ja i przewijanie. Dobra. Wrzucę wam też później te wszystkie live'y gdzieś systematycznie cały czas już zaczynam wrzucać na YouTube'a, więc jak będziecie chcieli sobie odsłuchać, to na YouTubie po prostu będzie. Także mam nadzieję, że do 2 tygodni wszystkie zaległe ponagrywam. Dobra, okej. Okay. Gdzie mój mąż ma całować inną? No właśnie, jak wiesz, jak już nawet pocałunek, to nie jest dla każdego, słuchajcie. Naprawdę to nie jest dla każdego. Zgódź się. No wiesz co, Mariusz, przekonujesz tutaj Tomka. To musi być decyzja Tomka i jego żony.
My możemy kochać się całą noc, ja bym partnerki nikomu nie oddał. I bardzo dobrze. Przynajmniej wiesz, gdzie są twoje granice i co jest dla ciebie ważne. Jeśli ktoś chce iść do takiego klubu, to co? To pytajcie, to wam powiem. Na swingersów można jechać i zobaczyć, jak to wygląda i czy my chcemy takie rzeczy próbować. Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo właśnie fajny pomysł, po prostu pojechać i zobaczyć. Tam nie ma tak, że zaraz was ktoś, słuchajcie, dopadnie, obłapi, będzie całować, będzie was dotykać. Nie, słuchajcie, są strefy takie, gdzie są zupełnie neutralne. Wy możecie sobie pooglądać. Ba, nawet jak pójdziecie do stref, gdzie uprawia się seks, również możecie być jako podglądacze. Są specjalne lustra, są specjalne miejsca, gdzie po prostu podgląda się kochające pary, tak? I jeżeli na przykład wy jako para nabierzecie ochotę na seks, to po prostu się zamykacie tam, gdzie na przykład są też takie miejsca, gdzie was nikt nie będzie widział, więc no. Nie, to nie jest tak, że gdy coś się dzieje. Nie, właśnie to nie powinno być tak, że coś się dzieje w waszej relacji i szukacie jakiejś alternatywy, bo to wtedy zabijecie relację. A co gdybym ja chciał próbować czegoś nowego, a żonka nadal tylko nos pod kołderkę i heja? To popracuj z żonką, żeby było inaczej, porozmawiaj. Bo to wiesz, to nie ma co oszukiwać, tak? Nie ma co męczyć się w relacji, jeżeli zupełnie się rozjeżdżacie. Jeżeli to jest tylko takie chciejstwo spróbowania, a masz fajny seks i dobrą relację z żoną, no to kurczę, to wybierz to, co jest mocniejsze, to, co jest stabilniejsze. Bo wiecie, kiedyś dzieci wychodzą z domu, a my w tej relacji zostajemy. I jeżeli ona jest fajna i dobra, no cóż, no nie zawsze można mieć wszystko. Krótka piłka dla niepewnych. Czujecie się, że niepewnie się nie piszcie. Ja nie jestem zaliczony, więc... Dobra, czegoś nie do końca rozumiem, ale no generalnie tak, jeżeli nie jesteście pewni, to albo po prostu nawet nie idziecie w takie miejsca, albo idziecie i tylko się rozglądacie. I słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby ustalić wszystko w domu, bo nie ma nic gorszego, jak na przykład stwierdzicie, dobra, pójdziemy pooglądać i nagle jedno z partnerów stwierdzi, a ja bym spróbowała. Na miejscu już nie ma miejsca na takie rzeczy. To wam od razu mówię, bo to będzie emocja, to będzie chwila, to będzie ktoś, kto będzie miał jakieś zajebiste ciałko, kobieta, mężczyzna, coś wam się spodoba. Jak idziecie pooglądać, to idziecie pooglądać i tego się trzymajcie. No, to jest tak, jak ktoś zaczyna, to są takie jedne z tych zasad, nad którymi pracujemy. Ja tylko powiem jedno, inaczej się ogląda na filmach, myśli się, a inaczej jak się w tym uczestniczy. Tak. Tak, dokładnie tak. Nawet jak się idzie i ogląda się to wszystko, to też to wszystko inaczej wygląda niż jak się ogląda filmy. Aczkolwiek na Netflixie jest bardzo, bardzo fajny film o swingersach. Polecam. Znowu mi się przewinęło. Pamiętajcie też, że ja różne miejsca sprawdzam i oglądam, tak? To nie znaczy, że jestem aktywnym uczestnikiem. Jak ktoś tak jednoznacznie, to jest też właśnie fajne, tak? Że skoro byłam w klubie dla swingersów, to co ja tam robiłam? Jak na przykład para mówi, że była w klubie dla swingersów, to zaraz wszyscy sobie wyobrażają, o mój Boże, oni się kochali z innymi ludźmi? Jakiś obcy facet twojej żonie? No, może być tylko tak, że właśnie oni pojechali tylko zobaczyć, jak to wygląda, tak? Żeby wiedzieć. Żeby sobie pooglądać seks na żywo, słuchajcie, bo po to się też jeździ. Nie zawsze trzeba oglądać pornografię, która jest sztuczna, nieprawdziwa. Jak chcecie sobie pooglądać prawdziwy seks na żywo, to pojedźcie do klubu dla swingersów. I wtedy nie będzie tych, słuchajcie, wydłużanych scen, udawanych rzeczy. Dobra, czekajcie, bo gdzieś mi się coś... Dobra. Dobra, tu mamy żonę, która nie chce... Tak, inaczej się ogląda, inaczej jest, kiedy jedziemy. Więc to, że komuś się podoba przed spróbowaniem, tak, to też nie znaczy, że na miejscu wam się spodoba. Słuchajcie, może też być tak właśnie, że pojedziecie i stwierdzicie, że to jest absolutnie nie dla was. Że to jest pozbawione jakiejkolwiek relacji, bliskości. Może wam się nie spodobać czyjeś zachowanie, tak? Tak, mówię,
w takich miejscach jesteście bardzo bezpieczni, bo to nie jest, nawet jeżeli tam się pojawiają singielki, są bardzo bezpieczne, są zadbane, w sensie takim, takim bezpieczeństwa, tak, że im się zupełnie nic nie stanie i to, że tam jest naga kobieta, to w ogóle nie oznacza, że można ją dotykać. To też jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Dobra. No, nie polecam, że bez wiedzy żony wyjście do klubu zrobić. No można zrobić, no ale kurczę. Dlaczego kobiety zdradzają? Dlatego z takiego prawie z takich samych powodów, dlaczego mężczyźni? No biologicznie trochę innych. Natomiast jeżeli kobieta jest nieszczęśliwa w relacji, nie ma ochoty na seks z własnym mężem albo z własnym partnerem, to nie oznacza, że ona w ogóle nie ma ochoty na seks. Ona nie ma ochoty na seks z partnerem, z którym jest nieszczęśliwa. I najczęściej kobieta dużo wcześniej daje znać, że jest nie halo w relacji i że jest nie w porządku, zanim zdradzi. Mężczyźni zdradzają bardziej mechanicznie niż kobiety, ale to też, słuchajcie, jest mit, że kobieta musi być zakochana w jakimś facecie, żeby pójść z nim do łóżka. Kobieta potrzebuje też fizycznie rozładowania i nie zawsze oznacza to miłości i tego, że nie kocha swojego partnera. Czasami jest po prostu wkurzona i chce się na nim zemścić, odreagować, no wiecie, różnie jest. Mega można zawieść się w praktyce. No, można w takich klubach się zawieść, jasne, że tak. No to tak jak mówię, to nie jest dla wszystkich. Żadnego samca bym nie dopuścił. I dobrze, broń swojej kobiety, niech jest twoja. Nie jest dla każdego, trzeba przemyśleć wszystko dobrze, żeby nie żałować. Tak, dokładnie tak. Jak biorę i pracuję z parami, to tak wam mówię, szczegółowa ankieta, ustalamy wszystkie za i przeciw, tak? Właśnie dlatego też takie miejsca sprawdzam, żebym wiedziała na przykład, czy to jest bezpieczne, dobre miejsce, tak? Jak to też tam wszystko wygląda. Monika, jak wrócę z pracy, podzielę się na prawie coś ciekawego. O, dziękuję. Dziękuję za informację. Chętnie przeczytam. To ma być, ja mogę z nią robić wszystko wszędzie, ale nikomu jej nie oddam. Super! Słuchajcie, ja wam właśnie, to wam cały czas tłumaczę. Jeżeli jesteście relacją monogamiczną i tak wam to pasuje, świetnie. Ale pamiętajcie, że ludzie są bardziej poligamiczni niż monogamiczni. I dużo osób będzie takich, które będzie ciągnęło, żeby sprawdzić, spróbować coś innego. I zróbcie to wtedy bezpiecznie tak, żeby nie zniszczyć swojej relacji. I po to właśnie chcę zrobić te warsztaty, tak? Żeby się przekonać, czy w ogóle jest taka gotowość i czy jest taka potrzeba, czy to jest kaprys chwili. Bo jak to jest tylko kaprys chwili, no to nie warto czasami nadczerpywać relacje tylko po to, żeby sobie zobaczyć, no bo mam chwilowo fantazję, a druga strona jest nieprzekonana, nie? No, może być dupa z tego, nie? No, nie oddam mojego, nie oddawaj. Twój. Kusząca propozycja z tym klubem. Pamiętajcie, żeby sobie, tak jak wam mówię, wytyczyć granice. Jeżeli idziecie pooglądać, to naprawdę idźcie pooglądać, a nie ładujcie się pod wpływem emocji w seks z nieznajomymi, bo to wam nie pomoże. Tak. Tam nic nie musisz. Wszystko możesz, nic nie musisz. Takie motto. Dokładnie. Co cię natchnęło? Jestem seksuologiem, pracuję z ludźmi, pracuję głównie z parami, które są w wieloletnich relacjach. I teraz tak, skoro ja pracuję w związkach, pracuję, bardzo często te pary są między 30, 50, 60, 60 też mi się zdarzają, 60-letni, że tak powiem, 60-letnie pary. I teraz tak, seks tam już jest trochę inny. Są takie pary, które się dalej kochają codziennie, ale na przykład chcą mieć większą intymność, lepsze orgazmy. I jeżeli ja pracuję z parami, to ja muszę wiedzieć, jakie ćwiczenia podać, co można zmienić, co można urozmaicić. Zresztą w piątek, teraz 8 kwietnia na warsztatach przygotowałam wam całą gamę ćwiczeń po to, żeby właśnie na przykład dłużej móc, co zrobić, kiedy penis opadnie w trakcie. Tak, to są takie rzeczy, które na przykład będziemy na tych warsztatach przerabiać. Tam praktyczne ćwiczenia. Co zrobić, jak zrobić, tak? Bo ja pracując z parami wiem, jakie są problemy. I teraz tak, jeżeli często fantazją jest trójkąt, klub dla swingersów, to ja pracując z parą muszę wiedzieć, czy to jest dla niej dobre rozwiązanie, czy to jest złe. Bo przychodzi do mnie para na konsultację i na przykład mówi, że ma taki pomysł, że oni by się wybrali do takiego klubu. No okej, dobra, no to zobaczmy. Co wy chcecie od takiego klubu? Co by wam ten klub miał dać?
I na przykład dochodzimy do tego, że fajnie byłoby się pokochać na oczach innych ludzi. Tyle, koniec, kropka. Bez dotykania, bez żadnych innych osób. Wypić drinka w barze, pójść na górę i uprawiać fajny seks z mężem, z żoną, tylko i wyłącznie. Albo użyć na przykład sprzętu, którego w domu nie ma. Tak, tam są huśtawki, nie huśtawki, można przywiązać kogoś, można żonę czy męża przywiązać w taki sposób, że w domu po prostu nie ma takich możliwości. I zupełnie sobie zagrodzić dostęp. Nie, to jest tylko mój mąż, moja żona, koniec, kropka. My chcemy tu być razem, bo chcemy spróbować czegoś nowego. Więc to mnie tchnęło do nagrywania takich TikToków. Praca z ludźmi, to, że w wieloletnich relacjach inaczej się pracuje niż w tych takich początkowych, gdzie jest szał ciał, pierwsze miesiące i tak naprawdę tam bardziej trzeba się dopasować, ogarnąć, niż wypracować coś nowego, fajnego, żeby się chciało. Podejrzewam, że poważna większość mężczyzn chętnie widziałaby swoją partnerkę z inną kobietą. No tak. Tak. W tą stronę mężczyźni bardzo są otwarci na trójkąty i bardzo są otwarci na to, żeby się do tych trójkątów dołączać. I teraz tak. Zacni moi panowie, bardzo często jest tak, że kobieta ma ochotę spróbować z inną kobietą, ale wy zostaniecie w roli obserwatora. Bo jeżeli wy macie też taką fantazję, ona będzie chciała ją zrealizować, ale właśnie to będzie zrealizowanie fantazji też dla was. Ona tego spróbuje, natomiast nie będzie chciała, żebyście dotykali obcej kobiety. Więc pytanie, czy to jest dla was też w porządku, bo samo oglądanie też może wam sprawić dużo przyjemności. Dobra. Dlaczego facet po 50 zdradzają? Faceci zdradzają w każdym wieku i kobiety zdradzają w każdym wieku. Nie ma tak, że jest jakiś specjalny wiek na zdrady. Nie. I też jest tak, że czasami ta zdrada jest jednorazowa, czasami ktoś po prostu zdradza i tak ma. Dopiero gdzieś na jakiejś terapii gdzieś się okazuje, co jest tak naprawdę powodem, tak? Więc zdradzają ludzie w każdym wieku. Czasami chcą po prostu spróbować czegoś innego, chcą zrealizować jakąś fantazję, a czasami po prostu są nieszczęśliwi w relacji, w której są i nie potrafią w tej relacji rozmawiać. Jeżeli nie potrafią rozmawiać, nie potrafią rozwiązać problemu, to rozwiązują ten problem tak jak mogą, czyli zdradzając. I teraz powiem wam coś mega niepopularnego. Jako seksuolog wiem, że są trzy sposoby na rozwiązanie takich problemów łóżkowych i na uzdrowienie relacji. Czasami jest to abstynencja, czyli na jakiś czas przerywamy seks po to, żeby nabrać na siebie ochoty. Czasami jest to zdrada. Najlepszym rozwiązaniem jest pójście do terapeuty, który na przykład zapanuje wam nad krokiem pierwszym, czyli nad abstynencją i powie, jak ma to wyglądać. Zdrada mimo wszystko bardzo często też pomaga w relacji. Wiem, że wydaje się to absurdalne. Ktoś sobie pomyśli, Monia, co ty tutaj jak zdrada? No niestety, zdrada bardzo często poprawia relacje i tak bardzo często związki sobie regulują właśnie tą zdradą, regulują sobie dobrostan w związku. Dużo by na ten temat rozmawiać, ale to są takie trzy rzeczy. Abstynencja, zdrada, no i właśnie seksuolog, tak, terapia. Dzięki tym trzem rzeczom związki wychodzą na prostą rzeczą, no czasami ludziom, tak? Dobra, seksuolog to człowiek. Dobra. Hej, co myślisz o czymś takim? Mąż z żoną? Dobra, dalej nie widzę. Sodoma i Gomoria. No, dla niektórych Sodoma i Gomoria. Tak. Zgadzam się. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to nie jest absolutnie dla ciebie. I masz prawo do takiego zdania i nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Masz prawo. Widam, jak powiedzieć dziewczynie o chęci trójkąta i jak to zrobić najlepiej. Najlepiej w ogóle po prostu porozmawiać, tak? O różnych opcjach. Słuchajcie, to jest coś, czego nie robimy najczęściej na początku związku. Nie mówimy o rzeczach, na które byśmy mieli ochotę, nie dyskutujemy na tym, co jest dla nas ważne w seksie. I potem, bo to nie jest tak, że tobie nagle ten trójkąt przyszedł do głowy. Nie, słuchajcie, to jest gdzieś tam od młodzieńczych lat. Większość osób, jeżeli jest otwarta na trójkąt, to o nim dużo wcześniej myśli. No i teraz tak, pytanie, jaki trójkąt? Bo ty zaproponujesz dziewczynie trójkąt z drugą dziewczyną, a ona ci zaproponuje trójkąt z facetem. I co? Jesteś gotowy na trójkąt w drugą stronę? Bo to sobie też trzeba ustalić pewne rzeczy, tak? No bo skoro jest trójkąt w jedną stronę, to dlaczego nie może go być w drugą stronę? Więc tu zawsze pamiętajcie, że kij ma zawsze dwa końce. Gdzie jest taki klub na Dolnym Śląsku?
Musiałabym posprawdzać, czy teraz jest jakiś fajny. A to słuchajcie, to też wiem bardzo często od osób, z którymi pracuję, tak? Które gdzieś mi polecają pewne miejsca. Monia, zobacz, albo zadzwoń tam i się dowiedz, czy coś jest fajnego. Ja potem dzwonię, słuchajcie, do takich właścicieli klubu, tak? I się na przykład pytam i coś ustalam, tak? To też jest zabawne, nie? I wychodzę na osobę, która jest bywalcem absolutnie wszystkich klubów. No. Ale właśnie po to, mi jest łatwiej zadzwonić i dopytać o coś, gdzie na przykład para ma zamiar się wybrać, nie jest czegoś pewna, nie wie, jak to będzie wyglądać, a przynajmniej wiem, o co pytać. Więc jak ktoś to dzwoni na waszą prośbę czasami do różnych klubów, do sauny, na wszystko trzeba dać zgodę. Tak, nikt nic bez pozwolenia nie zrobi, takie są zasady. Dokładnie, takie są zasady. Brak słów. Słuchajcie, dla mnie nie ma tematów tabu, więc jeżeli Wam na przykład się wydaje, że gdzieś coś mówię, tak, że gdzieś znacie już jakieś moje zdanie, to Wy znacie moje zdanie jako seksuologa i pamiętajcie, że to jest moje zdanie jako seksuologa. Natomiast nijak często ma się to do mojej relacji, tak? Kiedy i gdzie warsztaty? Są w moim bio. Dzisiaj specjalnie Wam jeszcze nie robiłam podwyżki, bo z reguły w poniedziałek była podwyżka, więc dalej są za 69 zł. O męskim dochodzeniu i o męskiej sztywności w piątek o 20:30. Dobra, czekajcie. No. Jejku, ile tych pytań się wysypało. Dobra. No, najwyżej jak coś mi, słuchajcie, przeskoczy. Jaki tytuł tego filmu? Kurczę, nie pamiętam. Ale na Netflixie, jak coś wrzucicie ze swingersami, to wam się pojawi. Moja żona na pigułkach miała libido minus 200. To nie zawsze kwestia pigułek. I poza tym libido to jest jeden z elementów, więc to nie zawsze kwestia jest libido i ochoty na seks. To jest, słuchajcie, bardziej złożone. Jeżeli ja słyszę, że to jest tylko kwestia libido, to nie. Dziękuję, że jestem fajna, czy tam cudowna. Bardzo mi miło. Ja nie biorę tabletek, a libido zostaje gdzieś nie wiem gdzie. Czy ja próbowałam? No właśnie, słuchajcie. To jest tak, jakbyście lekarza pytali o to, czy chorował na to, na tamto, tak? Czy operował sobie sam wyrostek. Ludzie, litości, zostawcie mi moją prywatność i moje życie. Jeżeli coś chcę, to się z Wami dzielę. Więcej na temat mojej prywatności czasami gdzieś mi się wymsknie właśnie na jakichś warsztatach. Ale publicznie... Seksmasterka. Fajna nazwa. Raz byłem w takim klubie, nikt nie przyszedł więcej. No niemożliwe, słuchaj. Co ty za termin wybrałeś? Wszystkich świętych? Jak podnieść sobie libido? W różny sposób można sobie podnieść libido. Przede wszystkim dobra relacja, to jest podniesienie libido. Można sobie brać albo pić różne rzeczy też. Napisz proszę do mnie na kontakt@pikantnaedukacja.pl. Gdzieś muszę Wam zrobić już jakąś instrukcję, bo coraz więcej kobiet się mnie pyta o to libido, a naprawdę można to ogarnąć szybciutko. Tylko pamiętajcie, że tutaj podstawą jest relacja, tak? Bo jeżeli relacja nie będzie grała, to tego libido też nie wykrzesacie. Kiedy i gdzie te warsztaty? Warsztaty, jeżeli będziecie chcieli o seksie w trójkątach i w swingersowni i o swingersach, to Wam zrobię. I to zrobię Wam takie solidne z rozpiską co, gdzie, jak, tak? Może nawet się pokuszę o to, żeby Wam zrobić fajne miejsca na mapie Polski czy Europy, jak znajdę czas, no ale jest parę fajnych takich miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o te warsztaty związane z facetami, to są w piątek. No i będzie też praktycznie, bo jakby nie było, jeżeli chcecie utrzymać wzwód, jeżeli chcecie się cieszyć radosnym seksem, to część rzeczy jest w głowie. Dalej są te obiegowe opinie, że wystarczy pigułka. Nie zawsze wystarczy pigułka, więc lepiej, żeby umieć się zrelaksować i mieć fajny seks bez pigułki, bo też, słuchajcie, tak da radę. Hmm?
Chcę być z nią. Od 20 lat jesteśmy razem, choć od 8 lat nie ma nic. Co zrobić? Nie chcę jej zdradzać. Kurczę, wiecie co, powiem wam, że jest właśnie sporo takich naprawdę mega facetów, którzy z tego szacunku do swojej kobiety są z nią, mimo że nie są do końca szczęśliwi i nie są spełnieni. Więc teraz tak, jeżeli ta relacja jest fajna, brak ci tak naprawdę tylko tej sfery związanej z seksualnością, to ja bym polecała, żebyście się wybrali gdzieś na terapię małżeńską. Bo z reguły to jest 10 sesji u seksuologa czy seksuologa, psychologa. Natomiast można pootwierać, dowiedzieć się, co się stało, w którym momencie żona się zamknęła i co robić dalej po prostu. Czy jest w ogóle szansa na jakiś powrót, czy jest na przykład szansa na otworzenie związku. Bo czasami jest tak, że kobieta zupełnie się zamyka na seks, ale daje partnerowi przyzwolenie, tak? Więc to jest bardzo różnie, a czasami na terapii okazuje się, że jednak no, jest szansa na ten seks i na nowo na otwarcie związku i to jest najlepsza sytuacja. Tylko jakby trzeba zacząć od nowa, tak? Od rozbudzenia, od trzymania się za rękę, od patrzenia sobie w oczy. Więc to są rzeczy do zrobienia, tylko że przy kilkuletniej przerwie potrzebna wam będzie już przynajmniej kilka sesji u terapeuty, takiego, do którego sobie pójdziecie, posiedzicie, porozmawiacie i wypracujecie na nową relację. Lawa w Warszawie. No jest. Lawa to jest chyba ten klub, gdzie się wtorki są w całkowitych ciemnościach, tak? Dobrze kojarzę? Jest taki klub w Warszawie, gdzie w jeden dzień w tygodniu wszystko jest w zupełnych ciemnościach się odbywa. A przynajmniej mój mąż mi doniósł, bo gdzieś wyczytał, tak? Mój mąż dla mnie też właśnie poszukuje i sprawdza mi wszystkie rzeczy w internecie, więc jestem mu naprawdę dozgonnie wdzięczna, że on mi to sprawdza, bo ja nie mam czasu, słuchajcie, sprawdzać tych wszystkich klubów, a mój mąż sprawdza mi i ładnie zestawia i mówi, dobra, tak to wygląda tutaj. Generalnie, słuchajcie, jeżeli są jakieś warsztaty, to są zawsze w moim bio, przynajmniej te takie bieżące. W sklepie, na stronie Pikantnej Edukacji, więc to, co się dzieje takiego fajnego na bieżąco, to jest. 22 kwietnia chyba wam zrobię znowu jakby takie warsztaty zamknięte na Zoomie, żeby nie było, że gdzieś gorsza młodzież. Natomiast będą bezpłatne. Tak, postanowiłam, że przynajmniej raz w miesiącu będę robić jakieś takie fajne, bezpłatne warsztaty dla zamkniętej grupy. Więc gdzieś już sobie zakojarzycie 22 kwietnia, będę na pewno wysyłać zaproszenia dla osób, które są chętne. A kurczę, w Szczecinie czy jest taki klub? Popatrz, nigdy nie myślałam o Szczecinie. O, poproszę za chwilę męża, żeby wyszukał, czy jest coś w Szczecinie. Natomiast na Pomorzu jest parę, tam w okolicach fajnie, gdzieś między... W okolicach chyba Tczewa jest taki jeden Tczew, tak, taki duży, duży kompleks. Pod Gdańskiem jest taki fajny ośrodek. No właśnie, to nie wiem, czy to nie jest ten, o którym teraz pomyślałam. Czy każdy zdradza? Nie, nie każdy zdradza. Są ludzie absolutnie monogamiczni, są relacje, które całe życie są razem i są szczęśliwie, więc to nie jest tak. Mamy fantazję w trójkącie, tylko obawa jest jedna, że to popsuje wszystko, co zrobić, żeby tak nie było. No, to właśnie, to w takich sytuacjach ja zapraszam na konsultację parę, bo po prostu kwestia przegadania tego, sprawdzenia. Zadaję wtedy mega wredne pytania o takich rzeczach, nawet o których by się po prostu nie pomyślało, nie? O, pytanie w stylu pęknie prezerwatywa i inna kobieta zaciąży, co wtedy? To jest jedno z takich mega wrednych pytań. Więc tutaj trzeba się bardzo zastanowić, jak chcemy wpuścić kogoś do naszej sypialni. Słuchajcie, jest dużo osób, które tak żyją, bawią się, cieszą i naprawdę jest okej. Tak, więc to 12 centymetrów możesz być, jak myślisz. Pytaj swojej partnerki. Dobra. Moja przyjaciółka na wspólnym urlopie dobierała się do mojego męża. No i pytanie, co ty na to? Czy dla ciebie to było ok, czy nie ok? Bo ja takich akcji nie polecam. To nie mają być, słuchajcie, znajomi, wasi przyjaciele, ktoś, z kim wy się spotykacie. No bez sensu. Nie będziecie wiedzieć, czy to jest bezpiecznie, czy to jest dobra relacja.
Nie. Najlepiej, no, widzicie, no i tu na przykład przypadkowe osoby, można wybrać kogoś, kogo chcecie wpuścić. Co myślisz, że partnerka jest dużo młodsza, na przykład 25 lat? Jeżeli ma 15, a ty masz 40, no to dla mnie to jest seks z dzieckiem. Jeżeli ma 25, a ty masz 50, to jest taki czas, kiedyś idealnie jesteście kompatybilni, jeżeli chodzi o seks. Niestety nie trwa to długo. Czasami są takie związki, które trwają bardzo wiele lat i się świetnie uzupełniają. Natomiast jeżeli partnerka ma 25, ty masz 50, to 5, 10 lat, 15 może być super. Ale gdy ona będzie miała 40, a ty będziesz trochę starszy, jej się włączy duża potrzeba seksu, no to pytanie, jak sobie wtedy poradzicie. No, ale generalnie wszystko może być ok. Wiecie, ja po prostu jestem taka, że szukam dziury w całym. Czy bierze pani magnez przed snem? Nie, magnez piję w przeciągu dnia. Nie przed snem, ale bardzo, bardzo lubię sobie wypić dobry magnez. Dobra, pytanie mega chamskie i no kurczę, zapinanie w kakao na sucho, naprawdę. Zero szacunku dla partnera, zero pojęcia o tym, co robisz. Nie rób tego. Nie wiesz zupełnie, będzie to jednorazowe, bolesne i bezsensowne. Jak masz to robić w ten sposób, to po prostu daruj sobie. Daruj sobie, obrzydliwe. Bo żeby mieć seks analny, to trzeba mieć przede wszystkim szacunek dla partnera, trzeba wiedzieć, co się robi, i to jest seks dla osób mądrych i inteligentnych. Więc jeżeli ktoś wrzuca mi, że na sucho, no sorry. Przepraszam Was, że się zbulwersowałam, ale są rzeczy, które gdzieś mnie. Warsztaty w bio, słuchajcie. Gorzej jak zdrada nie pomoże. No. Nie, no, zdrada nie jest remedium. Wiesz co, gdzie zadawać dla tej pani pytania? No, pytasz mnie się kolejny raz o seksmasterkę. Ja, wiesz, mogę to różnie rozumieć, tak? Więc jeżeli mi nie wyjaśnisz, jak ty tego nie rozumiesz, jak ty to rozumiesz, to ci nie odpowiem. Bo to jest tak samo, jakbyś się mnie pytał o asystentkę seksualną, to w zależności od kraju jest to zupełnie inaczej i ta osoba robi zupełnie inne rzeczy. Więc. Jak oceniasz zachcianki kobiet, które oczekuje dwóch facetów kochających się ze sobą? No kurczę, fajna zachcianka. I co, i oczekuje tego, że jej mąż będzie się kochał z innym partnerem? Słuchajcie, to jest tak. Jak ma ochotę kobieta zobaczyć coś takiego na żywo, no to właśnie można się wybrać do jakiegoś klubu. Bo umówmy się, jeżeli facet jest hetero, a nie jest bi, to jest misja niemożliwa. To po prostu ja nie wiem, co on by musiał zrobić, jak bardzo by się musiał przełamać, żeby się kochać z innym facetem. Jeżeli facet jest bi, to do zrealizowania luz. Zamiast mi wiadomości prywatnej, piszcie na kontakt @pikantnaedukacja.pl, bo jak wysyłacie mi wiadomości, to wysyłacie wiadomości, na które ja mogę odpowiedzieć tylko wideo, a już wiem, że nie zawsze chcecie takiej odpowiedzi. Dziewczynko, co ty wiesz o życiu? Jak kobieta poczuje większego, to pójdzie do większego. Nie wiem, do kogo to było, ale bzdurny tekst. Bo wielkość nie ma tutaj nic do rzeczy. Bardziej to, jak się operuje penisem, a nie to, jaki on jest duży. Bo to, że gościu sobie tylko wsadzi i zatka kobietę, to jeszcze o niczym nie świadczy. Poza tym większość kobiet nie odczuwa tam przyjemności, więc kiepściusieńka czyjaś wiedza. Nie, no wiecie, przepraszam Was, czasami włącza mi się właśnie taka ironia. Może nie powinnam, powinna mieć więcej cierpliwości. Dobra. A, i znowu mi przeskoczyły wszystkie pytania. Czy zdradę emocjonalną leczy się u seksuologa? Słuchajcie, zdrada to jest zdrada po prostu, a pytanie, tak naprawdę, jak sobie to ustalicie w relacji, to już jest zupełnie inna rzecz, tak? Ale czy się leczy?
Najpierw trzeba ją przeprocesować i zastanowić się tak naprawdę, co z tą zdradą chcemy zrobić, bo zdrada emocjonalna czasami jest gorsza od zdrady fizycznej. Dobra. Jak pójdę do agencji, to jest zdrada, jeżeli ustaliłeś, że się nie zdradacie. Pytanie, jak to jest w waszej relacji? Jeżeli ustaliliście, że możesz chodzić na dziwki i to nie jest u was zdrada i ona może chodzić na facetów i to nie jest zdrada, no to to jest wasz związek, tak? O kobiecym wytrysku macie na blogu artykuł, też jest w bio. Fetysze są, słuchajcie, dla pary. Jeżeli lubicie, to luz. Czy korki analne dla mężczyzny to normalna rzecz? Tak, jak najbardziej to normalna rzecz. Macie prostatę i dzięki temu możecie dużo mocniej dojść. Poza tym z korkiem analnym zupełnie inaczej przeżywacie seks, kiedy penetrujecie swoją partnerkę. A dzieci piszą, no to widzicie, to ja potem, ja jestem mało, słuchajcie, otwarta na dzieci, no. Nie, no śmieję się, ale nie potrafię edukować dzieci. Uważam, że dzieci powinni edukować rodzice. I tyle. Oczywiście, że wytrysk kobiecy istnieje, ale nie będzie go miało część kobiet, ponieważ ma wytrysk wewnętrzny albo ma tak mały, że go po prostu nie widać. Ja mam 37 lat, moja żona 49, jesteśmy szczęśliwi i super. Super. Słuchajcie, powiem wam, że pary, gdzie kobieta jest tam 10 czy nawet 12 lat starsza, bardzo fajnie funkcjonują. Jakoś tak mężczyźni dobrze funkcjonują w tych relacjach z kilkanaście lat starszą partnerką. Potem choroby, kiły, no choroby, no słuchajcie, no jak się nie zabezpieczacie, to będą choroby. Nawet z partnerem, z którym jesteście. Dobra moja rada, badajcie się co roku, bo to nie jest tak, że do chorób przenoszonych drogą płciową zawsze jest potrzebny seks z obcą osobą. Można się trochę inaczej zarazić. Tak, dobrze, nawilżysz, użyjesz lubrykatu. Dokładnie tak, dziękuję. Czemu szybko dochodzę? A, to jest dłuższa historia. Kobieta mnie kocha czy nie? Nie wiem. Dobra. Jak zmniejszyć libido? Z tym libido to jest, tak jak wam mówię, bardzo indywidualne, tak? Zmniejszyć, zwiększyć, a ja się pytam, a na podstawie czego uważasz, że masz za małe albo za duże? Niedopasowania? Dobra. Czy to możliwe, że od pingwinka mam mniejsze uczucie w okolicach łechtaczki? Musiałabym się zapytać, jak często bawisz się pingwinkiem i czy tylko pingwinkiem, bo niestety warunkujemy łechtaczkę i warunkujemy się na różne przyjemności. To jest tak samo, jak kobiety na przykład robią sobie dobrze prysznicem i potrafią sobie zaszkodzić. Więc pingwinek jest fajny, żeby się obudzić, czy bawić się nim raz za kiedy, ale nie codziennie po godzinie, bo faktycznie może być problem. W Szczecinie chyba nie ma, a w Brukseli są, no dobra. W Katowicach. Dobra. Gdzieś, słuchajcie, mi część pytań przeleciało. Dobra. Pani Moniko, co myślisz o zabawie z żoną w grę erotyczną po 12 latach małżeństwa? Słuchajcie, są genialne gry erotyczne. Poszukajcie sobie na internecie. Są karcianki, są planszowe, więc to jest świetne dla małżeństw. Możecie się już pobudzić na etapie samej gry różnymi zadaniami, które w tej grze są do wykonania. Więc jeżeli masz na myśli taką grę erotyczną, to polecam wam, słuchajcie, tylko znajdźcie sobie taką, która was będzie kręcić, bo są różne pytania, różne zadania i jest napisane na przykład tam lista zadań, co możesz w tej grze trafić, bo jeżeli będzie coś, czego nie będziecie chcieli, coś, co wam się nie będzie podobało, to albo od razu to wykreślicie po prostu, stwierdzicie, że na tym polu na przykład nawet jak staniecie, to jest tam coś innego, bo chodzi o to, żeby to było fajne, żeby to było przyjemne, a nie żebyście się zmuszali do czegoś, co dla was fajne nie jest, nie? Dobra. Dobra. No, gdzieś mi masę, słuchajcie, pytań przeskoczyło, no ale cała ja. Dobra, no to tak, jedno już wiem.
żeby jednak Wam zrobić warsztaty z trójkątów i swingu, tak? Więc jeżeli na przykład już Wam się nasuwają jakieś pytania albo uważacie, że coś fajnie byłoby zrobić, to możecie mi je wrzucić na maila. Czasami jest też tak, że jak ktoś mi napisze jakiś fajny mail z pytaniem albo coś mnie zaintryguje, to zapraszam kogoś po prostu na warsztaty, więc warto też do mnie pisać. No dobra, okej. Okay. To myślę tak, wstępnie temat wyczerpany, tak? Dobra. No super, właśnie część... Widzę teraz właśnie, że ktoś mi pisze, że tyle lat razem i coraz większy ogień w sypialni. Tak, słuchajcie, i to jest możliwe, i to jest genialne. I właśnie to jest ta bliskość w relacji. I tego Wam, słuchajcie, z całego serducha życzę. Bo to jest tak, że w pewnym wieku my gdzieś się tam rozchodzimy, niedopasowujemy, a nagle im mamy więcej lat, im mamy lepszą relację, to mamy lepszy seks. Ja wiem, że czasami się to nie mieści w głowie, w szczególności jak jest na przykład para 20 parę albo 30 lat z małymi dziećmi, gdzie się absolutnie możecie rozjeżdżać, jeżeli chodzi o Wasze potrzeby seksualne. No to przepracować, zacisnąć zęby, ustalać w tym momencie takie rzeczy, które będą kompromisowe, bo to się za chwilę skończy. I jak wejdziecie razem tak płynnie w taki okres, gdzie te dzieci już będą starsze, będzie inaczej, to będzie w związku Wam dużo fajniej. Aha, słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz. Zamykajcie sypialnię na klucz. Jeżeli macie dzieci, to nie będzie tej swobody i super seksu, jeżeli będziecie mieć otwarte drzwi od sypialni i będziecie się narażać, że co jakiś czas Wam któreś tam wpadnie. Zabije atmosferę. Zestresuje kobietę albo mężczyznę, będziecie mieć problemy z erekcją, tak? Bo to są takie rzeczy, które rozwalają nastrój. A jak wiecie, że macie zamknięte drzwi do sypialni, że dziecko co najwyżej Wam tam zapuka, albo mamu, tato coś będzie, to, no, to macie czas, żeby ubrać szlafrok i wyjść do tego dziecka, tak? Nic się nie stanie, jak poczeka 30 sekund. A Wy przynajmniej nie macie rozwalonej całej... Znaczy, atmosfera Wam i tak może trochę pójdzie, tak? Natomiast nie ma już potem też tej sytuacji, że musicie dziecku wszystko tłumaczyć, nie? Bo wiecie, że dziecku trzeba tłumaczyć, jak Was zastanie w takiej sytuacji. No dobra, to co? To myślę tyle na dziś. Jak macie pytania, wrzucajcie na kontakt@pikantnaedukacja.pl. Jak macie jeszcze dzisiaj ochotę na warsztaty za 69 zł, a nie za 99, to w bio są. Pamiętajcie, że to są te warsztaty mówiące o męskim orgazmie i o tym, co robić, żeby dłużej móc, żeby co się dzieje, kiedy opada i wiecie, takie różne tam rzeczy. Cieszę się, że Wam się dzisiaj podobało. No. Jak macie ochotę za tydzień w poniedziałek na jakiś temat, to też mi możecie wrzucić. Może akurat wrzucicie taki temat, który mnie również zainteresuje i też będę Wam w stanie na niego opowiedzieć, odpowiedzieć i coś dla Was zrobić. No, tak, dokładnie. Na moje bio możecie śmiało wchodzić. Możecie też śmiało do mnie pisać. Słuchajcie, bardzo Was proszę, piszcie mi bardziej maile niż na wszystkie messengery, WhatsAppy, bo tego po prostu dużo przychodzi i ja nie zawsze... Często mi gdzieś na przykład coś umknie, no, i nie odpowiem, bo na przykład przeczytałam albo tylko zaznaczyłam, że przeczytałam, a nie odpowiedziałam, nie? Dobra, to co? Cudownego wieczoru, wszystkiego dobrego, do zobaczenia na kolejnym live'ie. Do 2 tygodni, czy tam do 1,5 tygodnia, myślę, że ten też wrzucę na YouTubie, więc jak nie byliście na całości, to będziecie mogli sobie odsłuchać. No, to buziaki i do następnego razu. Pa, pa!